Szanowni Państwo, dzień dobry, witam serdecznie na kolejnym spotkaniu poświęconym programowi Explore, a dokładnie szkolnym festiwalom Explore. Nazywam się Robert Pruszczyński i koordynuję właśnie szkolne działania związane z naszym programem, ponieważ jesteśmy w bardzo gorącym momencie, wiosennym i gorącym, tak mogę powiedzieć, rekrutacji do szkół, to chcielibyśmy Państwu opowiedzieć o szkołach, które brały udział w poprzednich edycjach. A najciekawsze historie to są takie historie opowiadane nie poprzez liczby, nie poprzez wykresy, nie poprzez tabelki, ale poprzez konkretne osoby i doświadczenia tychże konkretnych osób. I bardzo się cieszę, że dzisiaj nasze zaproszenie przyjęła pani Edyta Kowalska, która uczy w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie. I pani Edyta uczy informatycznych przedmiotów zawodowych. Dzień dobry, pani Edyto. Dzień dobry, witam serdecznie i dziękuję za zaproszenie. Ja również dziękuję, że jest pani z nami i chyba to tutaj to określenie jest pani z nami jest bardzo, bardzo znaczące, bo chciałem panią tak na początku naszej rozmowy zapytać o to, z jakimi szkolnymi wydarzeniami kojarzy się pani 2017 rok, bo wiem, że w szkole, w której pani pracuje, pracuje pani już długo, ma pani 20-letni staż, więc można powiedzieć, że już właściwie całe pokolenie gdzieś przeszło przez pani ręce, ale ja bym o ten 2017 rok zapytał, czy coś ciekawego, coś wyjątkowego miało wtedy miejsce. To jeszcze tutaj nawiążę do tego długo. Już akurat tak się złożyło, że już teraz moimi kolegami z pracy są moi uczniowie byli. Tak akurat już od 3 lat chyba mam takiego kolegę, natomiast 2017 rok, no to oczywiście pierwszy pilotażowy szkolny festiwal Explory, takie wielkie u nas wydarzenie, to też gdzieś z Explory byliśmy myślami i duchem i ciałem od 2013 roku, jak nasz uczeń Mateusz Stec zdobył w 2013 roku tą pierwszą nagrodę już w Gdyni, czyli tą najważniejszą nagrodę Explory. Tak staraliśmy się zawsze gdzieś tam brać udział, czyli tworzyć projekty, które przechodziły do REX-u, które przechodziły później do finału, ale no jak tylko pojawiła się informacja o tym, że Fundacja Zaawansowanych Technologii chce stworzyć taką część, taką działkę jak szkolne festiwale i oczywiście można było składać aplikację, no to nie wyobrażałam sobie, że tej aplikacji nie złożymy. Udało się, zostaliśmy wybrani jako szkoła do przeprowadzenia tego pilotażowego programu. I to było wydarzenie. I wtedy sobie pani pomyślała, niczego się nie boję, wchodzę w to, nie mam żadnych obaw, to jest po prostu idealne. Czy tak było? Byłam pełna entuzjazmu, to fakt, takiego zapału do pracy, że no na pewno się uda, ale to się bardzo często mieszało z takim załamaniem, ojej, 15 projektów, które wtedy to było takie minimum, które musimy zapewnić, zagwarantować, przecież to jest tak strasznie dużo. Nie byłam pewna, czy te 15 projektów uda się nam jakoś znaleźć wśród naszych uczniów, czy będzie na tyle pomysłów i czy te pomysły będą wystarczająco atrakcyjne, ale tutaj muszę szczerze powiedzieć, że wszystkie moje jakieś takie chwile załamania, podłamania, chwile niepewności, one wszystkie były konsultowane z świetnymi osobami z fundacji. To była Dorota Braziewicz i wtedy Agnieszka Duszyńska. One mnie zawsze uspokajały, służyły wsparciem, dobrym słowem. Mówiły, że jak nie 15 projektów, to tyle, ile uda się wam znaleźć. Okazało się, że było ich aż 18 wtedy. Jak na pierwszy strzał, to myślę, że też było ich całkiem sporo. Także było faktycznie bardzo dużo obaw, bardzo dużo entuzjazmu, bardzo dużo pomysłów, jak stworzyć taki scenariusz i ten dzień, jak powinien wyglądać. Myślę, że się nam to wszystko udało i jak wtedy była tylko na przykład jedna nagroda taka specjalna, to była nagroda prezydenta miasta Tarnowa. Było bardzo mało firm, które w ogóle odpowiedziały nam, że są zainteresowane tego typu
tego typu wydarzeniem. Tak teraz, jak ostatni sobie przypomnę festiwal, jakie to było olbrzymie wydarzenie, że tych nagród specjalnych było, zdaje się, 9 albo 10, że w zasadzie to teraz już taki dyshonor dla firm tarnowskich, że nie są częścią festiwalu, takiego wydarzenia, które organizuje nasza szkoła. Także to myślę, że to wszystko, co żeśmy wtedy rozpoczęli, to nam jakoś owocuje do dziś i że już nikt sobie nie wyobraża, żebyśmy nie aplikowali, żeby faktycznie robić i być częścią tego wydarzenia, czyli żeby to wydarzenie co roku, no ono ma się odbywać co roku i tyle. U nas to jest już taka norma, taki standard, taka tradycja. No właśnie, a z tradycją walczyć nie trzeba i zdecydowanie tutaj, takiej miłej tradycji można się poddać. Ja tylko powiem, że pani Edyta opowiada rzeczywiście o pilotażu. Pilotaż ma swoje prawa w tych takich regularnych zgłoszeniach. Państwo oczywiście im więcej ciekawych projektów zgłoszą, tym lepiej, ale to minimum to jest 5 projektów, więc jeżeli państwo nas słuchają i zaczynają z nami przygodę, to właśnie tak proszę właśnie pamiętać o tym, żeby to minimum zapewnić, ale też żeby się tak nie dać przytłoczyć. Nie ograniczać po prostu. Nie ograniczać. A to oczywiście tutaj mamy taką unikatową sytuację, że możemy się odwoływać do pani doświadczenia, no już wieloletniego, tak można powiedzieć, więc też z takiego punktu już będę pytać nie o ten początek. Bardzo jestem ciekawy, w jaki sposób angażuje pani uczniów od takiej strony logistycznej, czy wystarczy im opowiedzieć na lekcjach przedmiotowych o eksplory, czy wykorzystuje pani tą tak zwaną godzinę z wychowawcą, czy są jakieś kółka zainteresowań, Librus, czy kontaktuje się z pani z rodzicami, jak to się dzieje logistycznie, że po jednej stronie oczywiście jest pani zaangażowanie i pani zapał, a jak pani komunikuje i zachęca uczniów i uczennice do wzięcia udziału? U nas szkolny festiwal to jest wydarzenie całej społeczności szkolnej. Też jak co roku przypominam oczywiście wszystkim gdzieś tam przy okazji pierwszych rad pedagogicznych na początku roku szkolnego, że kolejny raz będziemy się włączać w szkolne festiwale Explory i że będziemy gdzieś w okolicach grudnia organizowali to wydarzenie. To już przypominam właśnie wszystkim, że warto by było właśnie wykorzystać godzinę wychowawczą czy lekcje przedmiotowe do tego, żeby sygnalizować wśród uczniów, może czy pobudzać w nich, inspirować ich jakimiś pomysłami, tak żeby faktycznie te gdzieś wyszukiwać te talenty, te osoby, które faktycznie mają potencjał do tego, żeby zaczęli myśleć o projekcie, o jakimś temacie projektu. Natomiast takie drogi chyba wykorzystujemy wszystkie możliwe, bo są to i informacje na stronie, i informacje w social mediach, i oczywiście informacja zarówno do uczniów, jak i do rodziców uczniów jest zawsze przesyłana przez e-dziennik. Ale rozmowy myślę, że i na godzinach wychowawczych i to nie przeprowadzane też przeze mnie, bo ja oczywiście na swoich lekcjach przedmiotowych każdego staram się też zainteresować, zachęcić. Natomiast ja tutaj stawiam na taki bezpośredni kontakt z uczniami i że wychowawca i ktoś, kto ma uczniów na danym przedmiocie, wie, co w nich drzemie i że on jest w stanie tak jakby najlepiej gdzieś wyłapać, co w nich drzemie, kto ma takie naukowe pasje, które można by było zauważyć i troszeczkę pobudzić, czyli taki potencjał, który drzemie w uczniach, rozpalić w nich tą chęć rozwinięcia skrzydeł i faktycznie może nie naciskać i nie namawiać, bo jak sobie przypomnę te 18 projektów z 2017 roku, to niektóre to były takie pomysły moich kolegów, pedagogów, natomiast ponieważ to nie były uczniów pomysły, to nie było tej takiej chęci kontynuowania tego, takiego zapału, że to oni mają jakiś cel, który sobie wyznaczają i chcą za wszelką cenę dotrzeć
do odpowiedzi, jakie gdzieś tam znaleźliby na końcu, do których by dotarli. Natomiast w tym roku faktycznie no, można by było pomyśleć, że mamy taką tendencję spadkową, bo w 2022 mieliśmy 11 tylko projektów, ale to były pomysły uczniów. To były ich pomysły, ich takie postawione naukowe tezy, do których chcieli, którymi się chcieli zająć. I to nawet w tym roku się nam pierwszy raz chyba się nam zdarzyło tak, że nawet na tyle udało się nam pobudzić taką chęć wystartowania w konkursie Explory, że oni nawet jeszcze nie wiedzieli, niektóre grupy nie wiedziały, co będą robić, ale wiedziały, że coś na pewno zrobią, jakiś projekt, jakiś pomysł na pewno wymyślą i zajmą się nim właśnie w takim kontekście naukowym. I jeszcze jedna tutaj rzecz, która faktycznie ja zawsze mówię i przesyłam też taką informację do uczniów, że konkurs Explory jest o tyle rewelacyjny, że on nie zakłada takiego monopolu, takiej wyłączności na pomysł i projekt. To znaczy, że nie chcę na przykład przejąć ani praw autorskich, ani praw majątkowych nad projektem, bo są faktycznie takie konkursy, które już z góry w regulaminie mają, że na przykład musi się autor zrzec praw majątkowych do swojego pomysłu, czy do swojego na przykład programu, albo że na przykład nie może to być projekt, nie może to być pomysł, który gdzieś już wykorzystali, nie może to być jakiś wynalazek, który gdzieś pokazywali. I to uważam, że tu jest świetne, że oni mają pomysł, pracują nad nim, ale to jest coś, co jest faktycznie ich, co pokażą tak jakby w innym miejscu, ale nie zakłada konkurs Explory, że to będzie, że oni tylko mają do tego prawo i tylko pokazywanie w ramach Explory to jest to, co oni mogą tak jakby zrobić, startując. No, każdemu byśmy życzyli takiej tendencji spadkowej 11 projektów, które się w zeszłym roku pojawiły, a także to, o czym jeszcze będziemy mówić, wygrana w konkursie dotyczącym kampanii promocyjnej, więc tutaj rzeczywiście to jest też bardzo ważne, o czym pani mówiła właśnie, żeby to były takie projekty wychodzące od uczniów, gdzie tak tutaj słusznie, żeby uczulać kolegów i koleżanki na to, że te talenty są, bo nauczyciele, szczególnie ci nauczyciele przedmiotowi, wiedzą, kto jest właśnie dobry, kto jest dobry z jakiego przedmiotu, albo czasem jest też tak, że ktoś bardzo lubi jakiś konkretny dział na przykład i w tym konkretnym dziale się chemii, czy biologii, czy fizyki, czy innego przedmiotu spełnia i jakby gdzieś często w tyle głowy są te informacje. Nawet mam takie poczucie, że czasem nauczyciele, nauczycielki coś by więcej chcieli dać, więcej zaproponować, a w ramach szkolnych działań tego nie ma, a to rzeczywiście jakby nasz konkurs pozwala tę pasję utrwalać, pozwala tę pasję gdzieś tam docelowo również przekuwać w sposób na życie. A ja bym zapytał o... że nauczyciele naprawdę mają czasem intuicję co do danej osoby, danych osób. I ja zawsze właśnie zachęcam koleżanki mojej i kolegów, żeby polegali na tej takiej niezawodnej swojej intuicji i czasami wystarczy tylko minimalnie zachęcić właśnie te osoby, do których gdzieś tam wiemy, zakładamy, że one mają potencjał i one mogłyby, tylko właśnie potrzebują tego bodźca. Ja też tylko dodam w tym momencie, przypomnę, że serdecznie zachęcamy do tego, żeby pani zadawać pytania. Jest to niezwykła okazja, bo doświadczenia jest sporo, jak państwo widzą. A ja bym zapytał o doświadczenie związane z tym, jak te indywidualności pracują w grupie, jeśli już te grupy się uczniowskie zawiązują. Czy one się zawiązują naturalnie, pani Edyto, czy państwo jakoś w szkole sugerują, łączą, jakieś takie mariaże uczniowskie powstają, czy to tak samo z siebie się dzieje? Znaczy generalnie wydaje mi się, że grupy projektowe się zawiązują pod okiem już opiekunów naukowych. U nas opiekunami naukowymi są nauczyciele naszej szkoły i to czasami jest tak, że faktycznie ta grupa jest na przykład zawiązana i oni nie chcą, żeby cokolwiek zmieniać w tej grupie projektowej. Chyba u nas w większości były właśnie to grupy, nie indywidualne
nie po prostu projekt, który jest tworzony tylko przez jedną osobę, tylko są to grupy. No jeżeli już mówimy na początku o Explory, to zawsze zachęcamy do tego, że właśnie jak będą tworzyli grupy, to żeby to były grupy, tak jakby w których łączą się osoby z różnymi talentami. No, jeden ma na pewno większą umiejętność do skonstruowania czegoś, manualnie skonstruowania czegoś, a druga osoba będzie miała większe umiejętności do tego, żeby na przykład stworzyć oprogramowanie do tego, co stworzą, stąd, a na przykład trzecia osoba będzie umiała to sprzedać po prostu. Niekoniecznie tutaj dołoży jakieś tam, dotknie czy dokręci śrubkę przy takim już namacalnym projekcie, ale będzie umiała po prostu o tym opowiadać, o tym, co w ich projekcie ma największe znaczenie, czy na przykład stworzony przez nich prototyp będzie się wpisywał jakoś w cele zrównoważonego rozwoju. Teraz też jest duży nacisk na to, żebyśmy faktycznie, czy chociażby dbali o środowisko, czy robili coś, co będzie służyło osobom na przykład z jakimiś dysfunkcjami. Także to my ich zachęcamy do tego, żeby łączyli się w takie grupy, żeby faktycznie te różne talenty tak jakby zebrać w tą trzyosobową grupę. Natomiast faktycznie czasami jest tak, że jest jakaś osoba, i u nas tak się w tym roku zdarzyło, że był taki uczeń, który miał pomysł, wiedział jak wykonać to urządzenie, ale brakowało mu osoby, która by świetnie znała się na elektronice i pomogła mu tutaj w tej części. No to wtedy opiekun naukowy już tutaj wyszukał, oczywiście też po konsultacji z różnymi nauczycielami przedmiotów zawodowych też się to odbyło, ale tak jakby żeśmy ich ze sobą zapoznali już w momencie zawiązywania zespołów. Ale to naprawdę jest różnie, przy czym tak jakby główny nacisk kładziemy na to, że jak ktoś nie ma ustalonej grupy, z którą chce tworzyć projekt, to żeby się łączyli tak jakby osoby, które mają różne te umiejętności. A jak monitorować taką pracę? No bo rzeczywiście czasem jest tak, że są te grupy, które się same tworzą, czasem te grupy rzeczywiście są jakoś tam wspierane przez nauczycieli i nauczycielki. I jak to zrobić, żeby uczniowie nie tracili zapału, ale tutaj właśnie myślę bardziej o takich logistycznych rzeczach. Czy to jest jakiś kalendarz Google, czy można skorzystać właśnie z kalendarza w Teamsach, czy mają Państwo taki bardzo drukowany w sali. Ja zawsze na początku, to już od czasów, no też od czasów pandemii. Pandemia troszeczkę wymusiła na nas rozwinięcie innych umiejętności, ale zawsze tak już i było w 2001 i w 2002 roku, od razu tworzę dla nas taki osobny zespół na Teamsach. I wszystkie materiały, pliki, regulaminy, vademecum, czy informacje o patentowaniu, jeżeli to jest jakieś takie rozwiązanie technologiczne, wszystko umieszczam im w plikach w takim zespole, natomiast zachęcam ich do tego, że jak zadają pytania, to właśnie żeby nie zadawali mi indywidualnie tych pytań, na przykład przez dziennik, przez maila, tylko żeby zadawali już tam, w tym naszym wspólnym miejscu, czyli żeby rozpoczęli nową konwersację z nowym pytaniem, to też ja odpowiadam na to pytanie też publicznie, oficjalnie, tak żeby to każdy widział. No i też no mają, to jest taki warunek, że mają śledzić na bieżąco, co się tam pojawia, jakie komunikaty się pojawiają na tym naszym zespole. To jest taki zespół, do którego są dołączeni wszyscy, którzy tworzą projekty, plus ich opiekunowie naukowi. I tutaj to się świetnie sprawdza, nie było żadnych problemów, że ktoś nie został o czymś poinformowany, doinformowany. Jeżeli są bardzo ważne komunikaty, to ja po prostu wprost piszę, że trzeba mi tam zalajkować ten komunikat, postawić kciuka w górę, że ktoś się z tym zapoznał. Jeżeli ja widzę, że nie wszystkie na przykład osoby z grupy się
się tam podpisały pod tym, no to już na przykład w szkole szukam taką osobę i dlaczego, już ich tam też szpieguję, ponaglam, że dlaczego mi tam nie zalajkowałeś ostatniej wiadomości, nie wiem, czy wiecie, czy jesteście na bieżąco z tymi wszystkimi informacjami, ale myślę, że to takie wspólne nasze miejsce, nawet jeżeli ktoś, na przykład jedna osoba się krępuje zapytać o coś, no to inna osoba się pyta, oni wspólnie się dowiadują, jakie było pytanie, jaka była odpowiedź, a też faktycznie to bardzo mi ułatwiło pracę. Ten pomysł, który wyszedł od zespołu Explore, żeby koordynator miał możliwość kontrolowania, kto się zarejestrował na stronie Explore, bo to jest jeden z tych takich wymogów. I to znacznie mi ułatwiło pracę, bo tak to pisałam zawsze do wszystkich. Czy pamiętacie, że trzeba się zarejestrować przed festiwalem na stronie Explore? Kto jeszcze tego nie zrobił, to niech to zrobi. A tak to zalogowałam się na stronie Explore na swój profil, zobaczyłam sobie, kto to już zrobił, odhaczył ten punkt, kto nie, i już trafiłam indywidualnie, też nie musiałam komunikować tego samego do wszystkich. I też komunikując do wszystkich, nigdy nie miałam pewności, czy akurat zapoznał się z tym ten, który... No, my już doszliśmy do punktu, w którym festiwal się skończył i uczniowie rzeczywiście zgłaszają projekty, to znaczy mówię, że przeszliśmy w naszej rozmowie, zgłaszają projekty do kolejnego etapu, a ja bym tutaj się zatrzymał na samym dniu festiwalu. Pani Edyto, pamięta Pani zeszłoroczny festiwal, którego dnia się on odbył? Czy pamięta Pani datę? 15 grudnia, tak jak nasz pierwszy, nawet tak historycznie, tradycyjnie wróciłam do tego 2017 roku, jak tylko się okazało, że 15 grudnia to nie jest ani sobota, ani niedziela, to był akurat czwartek, to byłam bardzo szczęśliwa i to już musiał być ten dzień. I w jakim nastroju Pani była tego 15 grudnia 2022 roku? Zawsze jest ten, no oczywiście zawsze pełna obaw, czy wszystko tym razem się uda, czy wszystko przebiegnie zgodnie z harmonogramem, zgodnie z planem dnia, ale no to też każdego roku i myślę, że w tym ostatnim roku to już na tyle było duże wydarzenie, że tutaj bez pomocy takich pomocników koordynatora to faktycznie nie dałabym rady nadzorować całości. U nas zawsze Festiwal składa się z trzech części. Angażujemy całą szkołę. Pierwsza część to oczywiście ta część konkursowa, ale druga część to są takie wykłady. W 2022 roku odbyły się w formie hybrydowej. To są takie wykłady, warsztaty, które autorytety z dziedziny nauki i przemysłu organizują, przeprowadzają dla uczniów naszej szkoły, dla każdego ucznia naszej szkoły, każdy uczeń naszej szkoły uczestniczy przynajmniej w trzech aktywnościach tego typu. Trzecia część to są warsztaty organizowane, przeprowadzane przez naszych nauczycieli dla szkół podstawowych. Dlatego zgrać te wszystkie elementy w całość i też w 2022 roku akurat dzień wcześniej była olbrzymia śnieżyca. Jedna firma nam na przykład nie dojechała i faktycznie juror, który dojeżdżał z Warszawy, miał dojechać na godzinę 18. Dojechał w późnych godzinach nocnych, bo gdzieś tam mówi, że po 23 dopiero dotarł. Także to ja zawsze jestem taka pełna niepokoju, czy się wszystko uda, czy się wszystko nam uda zgrać, no ale szczęśliwa, że faktycznie doszło do tego dnia i że już nawet jakby były jakieś małe potknięcia, to nasza młodzież pokaże te swoje rewelacyjne projekty i będą szczęśliwi. Szczęśliwi będą też zbierali owoce swojej pracy. To takie trzy rady, trzy wskazówki związane z tym festiwalowym dniem, gdyby Pani mogła się podzielić, co trzeba zrobić, o co trzeba zadbać, jakie trzy rzeczy, żeby ten sam dzień festiwalowy był udany. Tylko trzy, tak? Tylko trzy, tak. Ojej. Myślę, że ale w dniu festiwalu, czy przed festiwalem?
może być przed festiwalem, żeby dzień był udany. Tak. Okej, okay. To na pewno duży nacisk kładziemy na to, żeby każda z grup projektowych czuła się komfortowo na swoim stanowisku. Oczywiście, żeby mieli plakat, ale to, co jesteśmy im w stanie zapewnić jako szkoła, to żeby mieli do dyspozycji, czyli dostęp do prądu, czy jak ktoś potrzebuje komputera, laptopa, projektora, to żeby to wszystko mieli zapewnione. To o tym na pewno trzeba pomyśleć i jeżeli jesteśmy w stanie im to zagwarantować, no to oczywiście, żeby mieli do dyspozycji, żeby czuli się komfortowo. No, ja to zawsze myślę przed i w dniu festiwalu, czy na pewno każdy zapoznał się z przydzielonym mu zadaniem, bo u nas każdy w szkole nauczyciel ma jakieś swoje zadania, a to ma przywitać na przykład prowadzącego wykład, a to ma na przykład wręczyć podziękowanie komuś, kto będzie kończył wykład, czy jest u nas mnóstwo osób, które są moderatorami tych połączeń naszych zdalnych. Także to jako druga ważna rzecz, to czy każdy na pewno wie, jakie ma zadanie w danym dniu z naszego grona pedagogicznego. No i myślę, że trzecia rzecz to scenariusz, dobrze przygotowany scenariusz gali finałowej, tak żeby ewentualnie, znaczy żeby uwzględnić wszystkich na przykład zaproszonych gości, uwzględnić wszystkie takie konieczne punkty w scenariuszu gali finałowej, no wiadomo, że to jest taki kulminacyjny moment, kiedy też są odczytywane wyniki, no ale kiedy też troszeczkę mówimy o tych, ogólnie o tych projektach uczniowskich, w takim telegraficznym skrócie, ale jednak każdy omawiamy wtedy i żeby też każdy czuł się doceniony, zarówno z tych młodych naszych naukowców, jak i na przykład z osób, które sponsorowały u nas czy organizację festiwalu, czy byli fundatorami nagród. Jeszcze jakbym mogła jedną rzecz dorzucić, to dosyć ważne jest, przynajmniej tak z mojego punktu widzenia, dosyć ważne jest, żeby porozmawiać z jurorami, jak już się zbiorą, jak już jest taka rozmowa z jurorami przed oceną projektów, żeby im powiedzieć, że by podeszli w specyficzny sposób do oceny projektów uczniowskich, żeby każdy z nich otrzymał cenne od nich wskazówki. To jest, uważam, taka świetna wartość dodana, że jak rozmawiałam z naszymi uczniami, którzy pojawiali się w Gdyni, którzy byli oceniani przez jurorów w Gdyni, to oni wszyscy mówili, że nie usłyszeli żadnego słowa praktycznie krytyki, że te wszystkie słowa, które jurorzy do nich kierowali, to było takie jakby, wiesz, zasugerowanie im, że może nie do końca dobrze pomyślał, że gdyby na przykład ten element zmienił na jakiś inny, albo poszukał innego źródła, albo poszukał innego materiału do wykonania czegoś, to byłoby lepiej. Oni nie podcinali im zupełnie skrzydeł, tylko jurorzy powinni im właśnie dać wskazówki, nawet jeżeli projekt, pomysł, wykonanie, forma przedstawienia projektu się im nie podoba, to żeby podeszli do nich tak bardzo konstruktywnie, tak bardzo zachęcając ich do dalszego wysiłku w działaniu. I myślę, że to jest dosyć ważne, żeby tym jurorom powiedzieć, żeby oni ich nie oceniali tak z góry. To są jeszcze młodzi ludzie, ale młodzi ludzie pełni zapału. Ja tylko dopowiem jeszcze dla Państwa, którzy nas oglądają i nie znają projektu, że reksy to są takie półfinały, które się, tak można powiedzieć, które się dzieją po etapie szkolnym, a Gdynia to jest nasz finał, czyli jeszcze kolejny etap, do którego można się dostać i w którym można wziąć udział. A ja też zastanawiam się nad samym programem festiwalu, Pani Edyta, bo akurat u Państwa rzeczywiście on jest bardzo rozbudowany. Jak stworzyć taki zbilansowany program festiwalu, który zawiera tak różne elementy, a z drugiej strony no, powinien trafić jednak do całej szkolnej społeczności, bo wiem, że szkoła jest liczna jak na szkołę, a jak na Tarnów to jest bardzo liczna, bo to tam prawie chyba 870 osób u Państwa jest uczniów samych i uczennic, prawda, zainteresowanych festiwalem. Dokładnie, 865. W większości oczywiście uczniów, ale mamy też uczennice,
zwłaszcza na nowym kierunku, teraz jest najwięcej dziewczyn, technik programista. Znaczy, my się zawsze staramy, żeby faktycznie Festiwal Nauki to było święto całej szkoły, żeby każdy się czuł w tym dniu wyjątkowo i troszeczkę inaczej niż na co dzień w szkole, na takich zwykłych lekcjach. Też myślę, że po to ja taki główny, taki od samego początku, od 2017 roku, dla mnie ta taka forma, która funkcjonuje i w Reksach, i w Gdyni, żeby coś się działo dla wszystkich albo dla dużo większej ilości osób, to jest też taki bardzo ważny punkt. Czyli, że faktycznie, żeby ktoś tak nie czuł się, że ojej, jak już nie jest członkiem zespołu projektowego i jak nie miał takiego rewelacyjnego pomysłu, żeby go opracować, popracować nad nim, żeby pokazać się ze swoim projektem w szkolnym etapie festiwalu, żeby on nie czuł się taki gorszy, pokrzywdzony, a może jemu brakuje właśnie jakiegoś takiego bodźca, jakiegoś takiego pokazania czy rozbudzenia jego ciekawości. Dlatego też organizujemy, zawsze się staramy, żeby to były różnorodne, czy właśnie wykłady, czy warsztaty o różnorodnej tematyce, tak żeby rozbudzić ciekawość wszystkich naszych uczniów, tak żeby gdzieś tam pobudzić ich kreatywność, poszerzyć im horyzonty, żeby pokazać może oczywisty w nieoczywisty sposób, albo żeby po prostu pokazać nieoczywiste, tak żeby może zainspirowani takimi wykładami, warsztatami pojawił się gdzieś w głowie im pomysł, który mogliby później zrealizować. Czyli... A co było takim zeszłorocznym przebojem u Państwa w takim razie? Który wykład, który warsztat był taki rzeczywiście, że poniósł i może tak poniósł nawet, że ktoś mógł posłuchać i powiedzieć, no w tym roku nie ja, ale kurczę, tak mnie to jakoś nakręca, otwiera, że może w przyszłym. Wszystkie były ciekawe. Natomiast chyba faktycznie taki bardzo inspirujący był i on zawsze jest u nas ten sam prowadzący z sposób komunikowania się i wyrażania siebie. To po pierwsze chyba prowadzący ma taką elektryzującą tutaj moc, że potrafi ich wszystkich tak skoncentrować, żeby słuchali. Natomiast faktycznie to był chyba taki, czyli sposób wyrażenia siebie. To był taki ogólny temat, gdzie oni czuli się poruszeni, ale jeżeli chodzi o taki inspirujący, żeby wpadli na jakiś pomysł, to było mnóstwo takich wykładów, warsztatów, na przykład o ogniwach paliwowych, o data science, to też dużo uczniów później zostało i dopytywało się tego prowadzącego, a jak to wykorzystać, a jakie algorytmy, a czy statystyka jest bardzo ważna. I to był taki, faktycznie tu były warsztaty, gdzie zauważyłam, że oni tacy byli poruszeni i pojawiło się spora garstka osób, które dopytywały później o szczegóły, ale też samochody elektryczne, to też był taki temat i taki wykład, który ich niesamowicie zaciekawił. Był taki mikroelektronika, makroznaczenie, to też tak wywołało, zwłaszcza wśród chłopaków, takie poruszenie. Także o sztucznej inteligencji mieliśmy taki wykład, mieliśmy nawet teraz takie połączenie zdalne z dyrektorem do spraw publicznych w firmie Microsoft, który mówił o swoich doświadczeniach. Także myślę, że było dużo takich, ciężko mi tutaj wyróżnić taki wykład. Myślę, że każdy inspirował troszeczkę inaczej i pobudzał tą kreatywność troszeczkę inaczej.
No i tutaj też jakby dostałem pewnie pytanie na, dostałem odpowiedź na moje pytanie, jak zbilansować ten program właśnie w taki sposób, żeby różnie on inspirował i różnie działał. Ja tylko przypomnę, że mogą Państwo zadawać pytania, dzielić się komentarzami. Pod koniec będziemy mieli czas, żeby się z tymi pytaniami zapoznać, przeczytać i Pani Edyta na nie odpowie, więc jeżeli Państwo zadali jakieś pytanie, a jeszcze nie padła odpowiedź, to proszę cierpliwie czekać do końca. Bardzo dużo się dzieje, bardzo dużo rzeczywiście na festiwalach Explory u Państwa, u Pani, jak Pani w szkole w Tarnowie ma miejsce, a do tego jest jeszcze to, o czym mówiłem, czyli ta nagroda, bo też mamy taką nagrodę za działania promocyjne i właśnie szkoła, w której uczy Pani Edyta Kowalska, taką nagrodę dostała. Pani Edyto, co Państwo tam takiego narobili, nawyprawiali, że aż promocyjnie i komunikacyjnie, że aż Państwo nagrodę dostali? Co się działo? Dziękujemy za tą nagrodę przy okazji. No zawsze się staramy promować, jak najlepiej potrafimy to nasze wydarzenie. Stąd jak usłyszałam przy okazji takiego webinaru właśnie, jak wypromować szkolny festiwal, jak usłyszałam, że będzie właśnie konkurs, to tak sobie od razu pomyślałam, taka pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, to że upieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu, że oczywiście i tak gdzieś będziemy na pewno jakieś działania promocyjne podejmować, natomiast faktycznie to później to tylko kwestia opisania tych naszych działań i może akurat się uda nam wygrać tą główną nagrodę. Od razu zaraziłam tym pomysłem taką fajną grupę u nas uczniów, którzy zajmują się montowaniem filmów, tworzeniem oczywiście scenariusza i później nagrywaniem i dogrywaniem całości. Mamy też nauczyciela, który zajmuje się u nas, jest odpowiedzialny i użycza sprzętu przy okazji takich działań, takich akcji. Stąd od razu gdzieś zaszczepiłam w nich taką ideę, żeby pomyśleli, w jaki sposób wyobrażaliby sobie zapromowanie po pierwsze, czyli zainspirowanie i w jakiejś ładnej, ciekawej formie sprzedali informację o tym, że faktycznie można wymyślić i zrealizować jakiś projekt naukowy. I to był pierwszy film, który stworzyli. Zresztą bardzo ciekawy, bardzo fajny. Zachęcam do obejrzenia gdzieś tam na naszej stronie. Na pewno można odnośnik do niego znaleźć. A drugi film, który nagrali, to był film, w którym zachęcali już i omawiali, co będzie się działo w samym dniu festiwalu. To były takie dwie chyba rzeczy, które się do tej pory u nas nie pojawiły, no ale oczywiście kampania promocyjna, czyli informacje, które pojawiały się na naszej stronie, w naszych social mediach. Uzyskaliśmy w tym roku patronat medialny, na przykład Radia Eski. Oni też zajęli się i promocją przed festiwalem, i nagrywaniem w dniu festiwalu takiego krótkiego reportażu i później umieszczeniu tego na swojej antenie i na stronie internetowej. Staraliśmy się dotrzeć wszędzie, gdzie było można, a też nie ukrywam, że od 2017 roku ta baza maili, którą sobie buduję od tamtego czasu, ona się też rozrasta coraz bardziej. I ja rozsyłam taką informację, takie podsumowanie do wszystkich, którzy w tej mojej bazie się znajdują. No i z roku na rok jakiś taki większy jest wydźwięk i większe zainteresowanie tym właśnie wydarzeniem. No to jest bardzo ciekawy wątek taki z włączeniem tej sekcji wideo, że tak to nazwę, bo czasem jest tak rzeczywiście, że tematyka konkursu jest określona, nie wszyscy uczniowie i uczennice mieszczą się ze swoimi pasjami tematycznie w konkursie, a okazuje się, że również można wesprzeć na przykład od takiej strony komunikacyjnej, szeroko rozumianej oczywiście komunikacyjnej i rzeczywiście można mieć tą cegiełkę tutaj w samym konkursie Explory. Wiem, że spłynęło nam kilka pytań, więc teraz bym poprosił tutaj magiczne cyfrowe duchy o to, żeby może jakieś pierwsze pytanie nam podrzuciło. Bardzo proszę, mam pytanie z Instagrama. Idealne pytanie a propos komunikacji, bo też w różnych kanałach komunikacyjnych działamy. Co doradziłaby Pani osobom, które po raz pierwszy będą organizować szkolny festiwal? Żeby się nie bały wyzwań, po prostu, żeby założyli sobie
to jakiś cel, który chcą osiągnąć. Oczywiście to takie minimum, czyli ten minimum, tak jak Pan już wspomniał, te 5 projektów naukowych. Rozplanowały sobie ten dzień, tak jak one to sobie wyobrażają, czyli mówię tutaj głównie o koordynatorze i wierzę w to, że na pewno wszystko to, co sobie Państwo zaplanują i to, jak sobie wyobrażacie, się uda i będzie miało miejsce. Ja też w 2021 roku, jak była ta formuła, zdalna, gdzieś przez myśl mi tak przeszło, że a może by poprosić jakiegoś popularyzatora znanego nauki, takich innowacji, o to, żeby dokonał recenzji naszych projektów naukowych, że może to by było ciekawe. I poprosiłam pana Radosława Brzuskę, nie wiem, czy państwo kojarzą, mam nadzieję, że państwo kojarzą tą osobę z telewizji, z radia, z telewizji. Napisałam do niego, odezwałam się po prostu na Facebooku do niego, czy zgodziłby się na taką, na coś takiego. Pan Radosław odpisał mi, że jasne, a jakie byłoby jego zadanie? No więc ja zaproponowałam, że prześlę plakaty na podstawie plakatu, co też nawet, żeby też później zwrócić uwagę naszym uczniom, co umieszczają w tych plakatach, że to są naprawdę ważne informacje, że po zapoznaniu się z plakatami też każdy odbiorca, kto się z nimi zapozna, powinien wiedzieć, o czym ten ich projekt jest. Także pan Radosław zapoznał się z nimi, stworzył prawie półgodzinny materiał, w którym zrecenzował każdy z tych projektów, udzielił niesamowicie cennych wskazówek i to był taki cel, który każdy się mnie pytał, jak ty to zrobiłaś, że pan Radosław Brzuska dokonał recenzji tych projektów. No, moja odpowiedź była po prostu, założyłam sobie taki cel i no, udało się. Może nie wszystkie cele uda się zrealizować, ale myślę, że czy po raz pierwszy, czy po raz kolejny, jak sobie coś Państwo założycie, to sukcesywnie trzeba do tego dążyć. Na pewno większość z tych punktów. No to chyba harmonogram naszych działań sprzyja. Jak Państwo wiedzą, my teraz jakby wiosną robimy rekrutację, w maju się Państwo dowiadają, znaczy właściwie każda szkoła może oczywiście zostać szkołą naszą festiwalową, ale w maju jakby dajemy informacje na temat, która ze szkół dostaje dofinansowanie. Działania się zaczynają w listopadzie, wcześniej jest między innymi szkolenie, o którym mówiła Pani Edyta, czyli szkolenie dotyczące promowania, więc trochę tak kroczek po kroczku jesteśmy razem z Państwem, a te pomysły, które jakby są tymi wiosennymi kwiatuszkami, gdzieś tam mogą się rozrastać i rozrastać do jesieni, właściwie do zimy, jakby spokojnie do tego festiwalu można podejść. Wydaje mi się, że mamy jeszcze jakieś pytanie z wiadomości prywatnej dla odmiany. Jak zachęcają Państwo firmy do zaangażowania się w festiwal? Mamy oczywiście takie pismo, bardzo ogólne, które przesyłamy do firm, zarówno lokalnych, jak i tych położonych troszeczkę poza naszą lokalizacją, ale na przykład znajdujących się w Krakowie, czy gdzieś w okolicach Tarnowa w powiecie polskim. Oczywiście to też ja zawsze w takim piśmie po pierwsze opisuję cały program Explory, co to jest za program, co to jest ogólnie pojęte, co się kryje pod tym pojęciem festiwal i to wydarzenie. Natomiast nie ukrywam, że na takie nasze rozesłane pisma do kilkudziesięciu firm, tylko od kilku mamy odpowiedzi, ale faktycznie taki kontakt indywidualny, czyli po prostu na przykład podejście pana dyrektora do szefa dyrektora, prezesa jakiejś firmy, czy poprzez znajomych, czy na przykład poprzez naszych uczniów. Dużo rodziców naszych uczniów ma albo pracuje, albo jest szefem właśnie jakiejś firmy i też staramy się dotrzeć do nich w taki sposób. No ja tu stawiam na kontakt indywidualny. Kontakt indywidualny zawsze przynosi największe korzyści. Natomiast faktycznie no, te pisma też warto wysyłać, bo bardzo często właśnie zdarza się, że
że są odpowiedzi od takich firm. Takie firmy są zainteresowane. Trzeba tylko przedstawić im konkretnie, o co nam chodzi, co chcemy promować w tym festiwalu i że taka, że faktycznie warto się włączyć w takie działania promujące innowacyjność, naukę i że oni mogą wesprzeć w takim działaniu, to pierwsza rzecz, a po drugie zawsze takim haczykiem, na który może się firma złapie, jest zaproponowanie im, że mogą być, może nie tyle, że wyłożyć pieniądze, a my zorganizujemy festiwal, tylko na przykład zaproponować im, że mogliby wręczyć nagrody, czyli pojawić się u nas i wręczyć na przykład nagrodę specjalną, że będą fundatorami nagrody specjalnej, która trafi do wybranego przez nich projektu. U nas każdy, kto wręczał nagrodę specjalną, sam wybierał projekt, do którego ta nagroda trafi. To nie było narzucone u nas z góry, także to też myślę, że jest bardzo atrakcyjne, można spróbować w ten sposób. Myślę, że mamy czas jeszcze na jedno pytanie i poproszę o jakieś pytanie. Co było najtrudniejsze, a co najprzyjemniejsze przy organizacji całego festiwalu? Dużo takich trudnych rzeczy. Nie pamiętam po prostu. Pamiętam same te najprzyjemniejsze. Jakoś może się właśnie skoncentruję na tych najprzyjemniejszych, bo najtrudniejsze. Nic mi nie przychodzi do głowy. No ja może bym wrócił to pytanie i zapytał, jakie było największe wyzwanie, z którym pani sobie dała radę i jest pani z siebie dumna z tego powodu albo ze swoich uczniów i uczennic? Z każdego ich drobnego postępu jestem dumna. Ze wszystkich grup, które faktycznie podjęły się wyzwania i poradziły sobie z krytyką albo może poradziły sobie z faktem, że nie zdobyły tych pierwszych miejsc, tych albo tych wyróżnień. Natomiast myślę, że jak się podejmuje takie wyzwanie, no to wiadomo, że trzeba się zmierzyć z wieloma trudnymi rzeczami, ale jak się ma też grono osób, które służą wsparciem, po prostu. U nas chyba mamy takie grono pedagogiczne, a w zasadzie takie grono osób, które są pomocne w każdej sytuacji i jak ja idę z jakimś problemem czy z jakąś myślą, że ojej, coś się nam posypało, nie dojadą na przykład sztalugi na czas, aż zawsze pożyczamy sztalugi, to chyba takie właśnie ostatnie, z ostatniego festiwalu coś, co się pojawiło właśnie takiego, co mnie zaniepokoiło, to zawsze mam taką osobę, no coś ty nie martw się, przecież ja mam czas, mam samochód, pojadę po nie, to myślę, że tutaj właśnie z tym się wiąże to najprzyjemniejsze. No właśnie, bo też trochę zahaczyliśmy o to, co jest najprzyjemniejsze. Przyjemna jest ten element bycia razem i współpracy, tak jak rozumiem. Takiego wspólnego zajmowania się, zwalczania tych trudności. Ale faktycznie, jak mogę tutaj, takie wyzwanie, które przy ostatnim festiwalu sobie założyłam, to że znajdę jakąś szkołę, drugą szkołę, która organizuje szkolny festiwal Explory i namówię ją do tego, żebyśmy się wymienili oceną projektów naukowych poprzez młodzież, która jest w tej samej sytuacji. I tu bardzo dziękuję, jak nas słucha Basia Halska z Warszawy. To jest chyba zespół szkół technicznych i licealnych z Warszawy. Ona podjęła się tego wyzwania, tutaj nie odmówiła mi i była na tyle właśnie elastyczna, że udało mi się namówić. I to było świetne doświadczenie dla moich uczniów, że postawiliśmy ich w takiej sytuacji, że musieli zmierzyć się z oceną projektów. To było też kilkanaście projektów, ale że ich też ktoś ocenił i to było dla nich o tyle takie ciekawe doświadczenie, że po pierwsze zobaczyli, jak ważny jest opis, ten opis, który się pojawia na plakacie, że jeżeli ktoś by miał z niego wyczytać wszystko, z niego się zapoznać z pomysłem, to na przykład tego jeszcze brakuje, o tym trzeba pomyśleć, a po drugie, jak jest ciężko jurorom wybrać na przykład dwa, trzy najlepsze projekty z kilkunastu, to też oni zostali postawieni w roli jurorów i też zobaczyli, jak to jest ważne, żeby dobrze opisać projekt
i jak jest ciężko, trudno wyłonić te najlepsze. No a po drugie, tutaj szkoła z Warszawy się zrewanżowała i oni zostali ocenieni. I to jest taka, to jest dla mnie takie dosyć to było zastanawiające, że niektóre grupy moje projektowe z naszej szkoły, nawet dla nich nie liczyło się, jak tam jurorzy ich ocenili, tylko jak ich oceniła ta szkoła z Warszawy. O matko, co ci rówieśnicy o nich pomyśleli i jak zareagowali na ich projekty. I to też było takie przyjemne w tym wszystkim doświadczeniu. Pani Edyto, bardzo, bardzo dziękuję za tę historię, za historię ewolucji i rewolucji. Mam wrażenie, że ewolucja się dzieje sama, jeżeli chodzi o Explorer, ale już rewolucję to pani sama funduje, żeby się nie nudziło i żeby coś, jakieś takie innowacje, coś się działo, żeby własne innowacje wprowadzać. Do tego też serdecznie zachęcamy. Ja tylko dodaję, że my pokazujemy państwu takie właśnie też szkoły, często które są z nami długo, czasami są krótko, czasami z rozmachem, czasami są bardziej kameralne opowieści. Dzisiaj rzeczywiście mamy przykład takiego długiego trwania i bycia razem z Explory i bardzo byśmy chcieli, żeby takie przykłady państwa ośmielały, a nie onieśmielały, bo tak jak państwo nawet widzieli na początku naszej rozmowy, że pani Edyta od tej nieśmiałości i trochę takiego podekscytowania połączonego z pierwszym konkursem zaczęła, a właściwie zakończyło się na takiej własnej inwencji, własnej innowacji i bardzo ambitnym zadaniu, więc to też niech będzie dla Państwa przykład. Ja z tego miejsca zapraszam wyjątkowo w poniedziałek, przeniesiemy się znów w inną część Polski, znów będziemy rozmawiać z kompletnie innym nauczycielem. Tym razem i skupimy się na trochę innych tematach, myślę, że na takich tematach właśnie interesujących budowania zespołu, angażowania, też takich tematach właśnie związanych z szukaniem tematów, z szukaniem projektów, z takim dodawaniem takiego waloru innowacyjności, takiego waloru naukowości do pasji młodzieży, więc już Państwa teraz serdecznie zapraszam, a Pani Edyto raz jeszcze dziękuję. Dziękuję serdecznie. Do widzenia.